tegoroczne wakacje podobno na nudę narzekać nie będziemy. W lipcu i w sierpniu w Ostródzie i jej okolicach każdy ma znaleźć coś dla siebie. Tak jak w latach ubiegłych odbędzie się Ostróda Reggae Festival, Międzynarodowe Lato z Folklorem, Festiwal Muzyki Tanecznej, Dni Morza czy Grand Slam w Starych Jabłonkach. Prawdopodobnie czeka nas też impreza, jakiej w Ostródzie jeszcze nie było. Mowa o Olimpiadzie Gwiazd. Wciąż na 100% nie wiadomo, czy rywalizacja ludzi z pierwszych stron gazet dojdzie do skutku. Powodów jest kilka. W tej sprawie w ubiegłym tygodniu Weronika Marczuk spotkała się ze starostą powiatu ostródzkiego. Rozmawiać, mam nadzieję, że nic nam nie przeszkodzi, że różne kłopoty są wszędzie i różne sytuacje się dzieją, ale no to już zostało jakoś tam i nazwane i zaplanowane i ludzie są przygotowani, więc fajnie by było, żeby to wszystko wyszło zgodnie z planem. My nie bierzemy innego scenariusza pod uwagę. Aczkolwiek no wszystko się może wydarzyć, tak? To jakby zależy też tutaj od władz i od tego, co się za chwilę wydarzy, bo no z naszej strony wszystko jest ustalone, przygotowane i jakby nie widzę powodu, żeby nie. No jeśli nie daj Boże jakaś, nie wiem co, polityka w to wejdzie, to ja na to nie mam wpływu, ale liczmy, że będzie dobrze. Głównym organizatorem pobytu celebrytów w Ostródzie ma być Agencja Artystyczna Ministerstwo Gwiazd, która zajmuje się szeroko pojętym zarządzaniem wizerunku aktorów, byłych sportowców, dziennikarzy czy piosenkarzy. W ubiegłym roku w Ostródzie odbył się mecz gwiazd Polska-Ukraina. Agencja Artystyczna była jego współorganizatorem. Olimpiada Gwiazd zaplanowana jest na 24 sierpnia. Przez weekend celebryci rywalizowaliby w 7 dyscyplinach. Do Ostródy mieliby przyjechać aktorzy znani z serialu M jak Miłość, byli sportowcy, a także piosenkarze. Oni będą robić fajne rzeczy. No jest 7 dyscyplin, tak, które już zostały ustalone. No jest to przede wszystkim pomysł, którego jeszcze nie było i to jest fajne, więc myślę, że jeśli by to udało się dobrze zrobić i potem, żeby to weszło w, że tak powiem, w kalendarz cykliczny, to, no to byłoby oryginalne i bardzo fajne wydarzenie. Gwiazdy są tak zwane gwiazdy, zwykle lubię to słowo, no ale trudno, już przyjęliśmy to. To są zachwycone, ponieważ wierzcie mi Państwo, że też nie mają za wiele takich możliwości, żeby się spotykać między sobą, wśród normalnych ludzi. Lubią wyzwania, lubią rzeczy, które dają im jakieś zadanie do wykonania. No i oczywiście takie miejsce. No wiadomo, że Ostróda po prostu przyciąga sama w sobie, nie musimy za bardzo się starać, ale oczywiście musimy to donieść, tak? Musimy rozpropagować, rozreklamować, namówić, żeby przyjechali, więc 7 dyscyplin mogę podać, jakie już są ustalone: golf, tenis, ping-pong, biegi, kajaki, wakeboard, wędkarstwo i kręgle. Sportowej rywalizacji gwiazd towarzyszyć mają różnego rodzaju koncerty i imprezy. Niepewny jest jednak los tego wydarzenia. Chodzi oczywiście o pieniądze. W związku z odwołaniem burmistrza miasta nie wiadomo, czy w urzędzie znajdą się pieniądze na wsparcie finansowe tej imprezy. Nie wiadomo też, kiedy poznamy odpowiedź w tej sprawie. Pytanie tylko, czy taka impreza jest potrzebna miastu, które obecnie ma wiele innych, poważniejszych problemów na głowie.